Witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj witam was w filmu z Kawaii Worda. I nie przypadkiem jesteśmy w Tokio Alei Enter Sei, dlatego że dzisiaj przechodzimy całą aleję. Całe cztery aleje przechodzimy i zobaczymy, co nam drobnie. A jeśli ty jeszcze nie zostawiłeś suba na tym kanale oraz łapeczki pod tym filmem, to teraz to zrób, masz na to szansę. I żeby wygrać ekskluziwa, musisz napisać krowa, bo jest nowy huge strawberry cow. Także jeśli chcesz wygrać ekskluziwa, napisz krowa i swój nick z gry Roblox. A tutaj macie poprzedniego zwycięzcę, gratulacje dla ciebie, ekskluziwka, byczku. Okej, a my lecimy, aleja czwarta, widzowie, aleja czwarta. Zobaczcie, jak mój teamek się już prezentuje. Nie przerabiam na razie tych chef monkey, dlatego że po prostu mi zapełniają cały team. Zobaczcie w ogóle, kupiłem wszystkie jakby huge z tego eventu i sprawdzam, czy wzrasta im cena. Natomiast temu rainbowowi natomiast tylko wzrasta cena, ja nie rozumiem, o co chodzi. I Birkowi, Miśkowi wzrasta. Także zobaczymy, czy ta inwestycja się zwróci. A jeszcze zanim rozwalimy pierwszą skrzynkę, pójdziemy sobie szybko otworzyć jedno jajeczko, które znajduje się tutaj. I otwieram ich o 58. Uwaga, trafiliśmy najmocniejszego peta Rainbow Chef Monkey. Czy jest to najmocniejszy? No nie, jest to za 91%, ale no jak widzicie, nie trafiłem ani Dragona, ani Axolotla, ani Owla, ani Fire, tylko Cupcake'a i Chef Monkey'ego. Może teraz siądzie. No nie siadło. Może teraz siądzie. Też nie siadło, dobra. Trzeba wymyślić inną taktykę. Jak macie taktykę na otwieranie jajek, napiszcie w komentarzu. Tworzymy sobie jeszcze, no szybko zopeningujemy sobie dwie tęczowe mini chesty i 21 tęczowych. Znaczy nie tęczowych, zwykłych mini chestów. Uwaga, co nam poleciało? Fajne rzeczy. No, przydadzą się to na pewno. Okej, najciekawsza rzecz, no żadna nie była ciekawa w tym openingu. Ja tylko przypomnę, że wbijacie pod tym filmem 25 łapek w górę i jutro wylatuje nowy film na kanał. Dobra, czemu one biją tego chesta? Nie no, one są pomylone. Chodźcie tu. Tu bijemy. Halo, tu bijemy. Tu bijemy. Bijecie tu? Dobra, biją na szczęście. Biją na szczęście. Że przedostaliśmy się już przez pierwszą skrzyneczkę, a ja nie zanudzając was, po prostu wbijemy, jak będzie kolejna skrzyneczka rozwalona. Okej, zniszczyliśmy także drugą skrzynkę i teraz idziemy niszczyć trzecią skrzynkę z Lucas X Mrał. Tylko to przeczytam. Halo, gdzie są moje pety? Ej, znikły mi pety. Znikły mi pety, serio. Proszę naprawić mi pety. Dziękuję. Także jak teraz to zniszczymy, to już będziemy mieli odblokowane. Dobra, widzowie, także teraz rozwalamy ostatnią skrzynkę tutaj. I, ej, w ogóle hype jajka mogę odebrać. No to zrobimy sobie zaraz opening jack malutki. Ale uwaga, 30, 25, 23, 22, 20, 19, 18, 16, 15, 14, 12, 11, 8, nie zdążam liczać. Liczyć, już się gubię. No egg found za this, ale try another. No, cieszę się. No dzięki. No, ja się cieszę, że muszę rozwalać kolejną aleję. Teraz testujemy drugą aleję, trzecią aleję. Czwarta była niestety dla mnie pechowa. Także nie rozwalajcie czwartej areny. Lecimy teraz z tą arenką. Ale czy ktoś rozwalił tamte dwie areny? Jestem bardzo... Nikt nie rozwalił, czyli sam będę rozwalał. Jak to życie jest sprawiedliwe, widzowie. Musicie za to zostawić łapkę. Okej, po chwileczce, dosłownie po, nie wiem, dwóch minutkach rozwalamy sobie pierwszego boksika i przechodzimy dalej. Uwaga, pierwszy boksik. Za chwilę jest rozwalony. Się nagrywa, chyba się nagrywa, no to dobrze. Wbijajcie na streamy w ogóle. Takie przypomnienie szybkie, można kończyć odcinek. Mhm. Nie kończymy żadnej z alei. Okej, taki tytuł, miniaturka. Nie ukończyłem żadnej alei, dostałem huge'a. Okej. No nie, żartuję, ukończymy ją. Ale dla was.
Dobra, rozwaliliśmy kolejną skrzynkę, idziemy po kolejną. Okej, widzowie, ja zniszczyłem kolejną skrzynkę, jak widzicie, za mną nic nie ma, ale uwaga, czy jest jajo, bo ja jeszcze nie widziałem. No, Eggband. No, super. Trzecią, ale ja też nie oddaję. Idziemy do alei... Niezniszczone. Idziemy teraz do alei... Druga mnie przekonała. Ene due, like, fake, turba, borba, usmuseke, deus, deus, kusma, deus i morele, bax. Do alei pierwszej jednak idziemy. Okej, zaraz zniszczymy kolejną skrzynkę. To zajmuje tak długo. No, dobra, troszkę to zajmuje jednak. I ja jestem ciekawy, co będzie za tą aleją. Co za nią będzie. Jestem naprawdę bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że w alei pierwszej będzie to jajuszko. Bo chyba będzie to jajuszko, co nie? Okej, dawno nie otwieraliśmy w sumie ostatniego jaja. Także lećmy sobie otworzyć. I uwaga. Bum, czy mogę? Chyba nie mogę. Czy ja mogę? O, mogę. Dobra. Otwieramy. No i polecimy. Ciało tak pół dobrze, pół nie. O, a tutaj 36 HP, 34, 2, 1, 0, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pum. Proszę bardzo, stajemy i te masy, ale to nas nie interesuje, po prostu idziemy bić kolejną skrzynkę, nie? Także moje pety się chyba zacięły, chłopie. O, odcięł się na szczęście. Także czekamy, aż zniszczymy kolejną skrzynkę i wracam do was, jak zniszczymy właśnie tą skrzyneczkę. Dobra, widzowie, tutaj się rozwaliło, także idziemy do ostatniej skrzyneczki i zobaczymy, czy tutaj będzie jajo. Ale przed tym na naszym super komputerku, którego mam zbindowanego i polecam wam to zrobić, możemy sobie... O, właśnie. Zmienić sobie peciszki. Także właśnie to zrobimy. Na lepsze. I możemy je rainbowować. Także teraz wszystkie rainbowuje, nie ma znaczenia. Rainbowuje, jak to brzmi? Po prostu zmieniam na rainbow. Pety. W ogóle wyleciał mi jeden shiny. I musimy zebrać team na pewno. Rainbowowy, jakiś, nie wiem. Na przykład szef Monkeyów, żeby był. Żeby można by było... O, właśnie. Wpuścić je do Dekry. Natomiast nie chciałbym, bo po prostu one są jakby lepsze od tych... właśnie, jak widzicie, one są lepsze od Red Shiba, od tych Butterfly Lama. Także, jak tutaj się nam niszczy... Czekajcie, weźmiemy sobie tylko, odbierzemy jakąś nagrodkę. 7000... pół tysiąca i właśnie, żeby wpuścić je do Daker, to ja potrzebuję albo tą Breast Shibę, albo właśnie te Butterfly Lam i chciałbym w sumie wpuścić sobie tam Shibę, żeby była w Dakerze. Także ją przerobimy, chyba że dropniemy na przykład krówkę możemy wpuścić, krówkę. To to jest nasz plan, że strawberry cow po prostu będziemy wpuszczać do Dekeru, dopóki nie zdobędziemy więcej szef Monkey. W wersji oczywiście Rainbow, nie? Bo to jest też trochę zbierania, trzeba przyznać. Okej, niech się jeszcze kilka razy otworzy. W sumie przejdźmy sobie do tego jaja. Bo może właśnie nam polecą te szef Monkey. Ich leci naprawdę bardzo dużo, także może zaraz robimy team rainbowowy. No miejmy nadzieję. Dawaj to, człowieku! Człowieku! Dawaj to! Yo! Jakoś zaraziłem? Dajcie znać w komentarzu. Dobra. Mamy trochę tych szef Monkeyów, miejmy nadzieję, że starczy nam. Idziemy zobaczyć, jak się trzyma skrzyneczka. Pod bindem se szybko cykniemy, zobaczymy. Szef Monkey 2 se zrobimy i szybko se zrobimy. Golden Petty 400, czyli będziemy mieli 50, czyli możemy... Ja tutaj się tak męczę, no czyli to jest w tej alejce, ja cię kręcę, to jest w tej alejce, widzowie, w tej alejce jest
Jajo, w tej alejce jest jajo i ja nie mogę, a ja się tak produkowałem. Dobra, dokończmy to, co mieliśmy zrobić. Mamy tutaj cupcake'i, ale te cupcake'i są lepsze, lepsze, dobra. Żartowałem to, co chciałem powiedzieć. Mamy 6 małpek. 8 bread shiba możemy zrobić. Dobra, so mantiki z wrong. To wywalone. Ile mamy teraz tych chef monkey? Chef monkey mamy cały team i już zapełniamy do dakera, także mamy 6 chef monkey do teamu. I patrzcie w ogóle, ile kosztuje chef monkey w rainbowowej, w shiny rainbow. 166 tysięcy, a cupcake kosztuje 41 tysięcy. Także naprawdę, naprawdę kosztuje to. Jezu, dawaj tą pierwszą skrzynkę, bo już się nie mogę czekać. W tym czasie oczywiście idziemy otworzyć nasze piękne jajuszko. No bo czemu by nie otworzyć jajuszka? To jest najlepsze, że trafiliśmy na wszystkie aleje, gdzie nie ma jajka. Dawaj to jajuszko. Dawaj to jajuszka, dalej lecimy z tymi jajuszkami. Chłopie. I trafiamy dragona. Uwaga, dragon. Kawaj dragon. Ajajaj. Może teraz? Kawaj dragon. Ajajajajaj. Będzie ciężko. Teraz. 3, 2, 1, kawaj dragon. Co jest? 3, 2, 1, kawaj dragon. Ja, ciekret. 3, 2, 1, kawaj dragon. No, zaramię coś szczeli. 3, 2, 1, kawaj dragon. Nie ma kawaii dragon. Jeśli dropnęliście kawaii dragon, a nie kupiliście, jeśli dropnęliście, to dajcie znać w komentarzu, bo ja chyba nigdy nie dropnę. Zostawię sobie na noc dzisiaj opening tych jajek i zobaczymy, czy coś zrobimy. Dobra, trzeba szybko lecieć, bo czuję, że skrzynka została zniszczona. Musimy iść przetransportować pety na drugą skrzyneczkę. Także szybko. Dobra, jeszcze nie została. Nie wiem, nie została, ale jakoś... Dobra, została jednak. Myślałem, że została zniszczona. Myślałem, że nie została zniszczona. Także teraz sobie przerobimy nasze pyczki. 597. Tyle dropnęliśmy przy tym małym openingu jajek. To jest niemożliwe. I patrzcie, 14 do kolekcji, czyli mamy już 20 do dakera. To jest mocne, to jest mocne. 20 tych chef monkey do dakera. Nieźle, nieźle. W ogóle zastanawiamy to, czy czy w tych drzwiach będzie jeszcze kontynuacja tego kawaii worda, czy to może jakiś event będzie. No i fajnie by było, fajnie by było. Bo nie ma czegoś takiego jak na Millionaire Worldzie, są to tylko Tokio wejścia, ale nie ma czegoś takiego na Millionaire Worldzie, na przykład te wejścia, co tam były, że wychodzicie z Clan Battle i tak. Jest kawaii dragon, jest kawaii dragon, jest pierwszy kawaii dragon, zaraz sobie zobaczymy, ile on kosztuje. Ale wracając, nie ma czegoś takiego jak w Millionaire Worldzie, że przychodzicie i zdobywacie te rzeczy, natomiast jest Tokio, ta aleja, ale nie ma licytacji. Także no szkoda, że nie ma jeszcze innego wiecie, o co mi chodzi, nie ma tego czegoś, co było na Millionaire World. Po prostu to się zrobi nudne po kilku serwerach, tak powiedzmy. Po kilku serwerach stanie się to nudne po prostu. A my teraz przejdźmy sobie do naszego komputera. Zróbmy 130 cupcake'ów, zróbmy 535 chef monkey i zróbmy sobie jedna rainbow, proszę, rainbow, okej, okay. Pierwszy rainbow, drugi rainbow i zobaczmy, ile mamy tych chef monkey'ów. 48, czyli możemy je wpuścić do daycare, to wpuśćmy sobie je do daycare. I mamy ich 92, także wpuszczamy 30 chef monkeyów. Tak się prezentuje nasz pierwszy składzik, chef monkey, cupcake unicorn, a kawaii dragon kosztuje, proszę państwa, 224 tysiące. Jest ich naprawdę bardzo, ale to bardzo mało na całym świecie. Czemu ja nie mogę tu, nie umiem tu wskoczyć? Jest to ostatnia skrzynka, z której na pewno dostaniemy oczywiście jajko, także jestem na to gotowy, ale przed tym otwórzmy sobie 10 hype jajek. Miejmy nadzieję, że coś nam poleci. 4 miliony z hype jajek, ale co z tego? Co z tego? Żeby coś poleciało, uwaga. Czemu nie mogę otworzyć? Halo?
Proszę mi tutaj opening zrobić. Schodź, zejdźmy na dół, może to otworzyć. Jest, 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 otwiera się, otwiera się. Otwórz dwa, otwórz dwa. Uwaga, widzowie, czy będzie coś dobrego. Trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki. No i źle trzymaliście, no i źle trzymaliście, widzowie. No Skype jajek, nic nam nie poleciało. Także giga słabo, giga słabo. Okej, zostało nam już tylko 150 bilionów. Dobra, już nawet nie 150, już prawie 100 bilionów. Żeby dostać jajuszko, także proszę, 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 rośnij, rośnij. Rainbow, Shiny, Titanic, Luchandor, jakoś tak. W ogóle subskrybujcie, bo będzie jeszcze opening kawaii paka, ale zobaczymy kiedy. Zobaczymy kiedy. Uwaga! Yes! Yes! Jajo, widzowie, mamy to! Przetrwaliśmy to i dostaliśmy coś jeszcze z tego. Let's go! Let's go! Ile to kosztuje? 522 za taki jeden opening? Okej, okay, ja już wiem, co musimy zrobić. Patrzcie. Jak chcecie otwierać te jajuszka, to patrzcie, robicie sobie tak, że dajecie sobie peciki na końcową wyspę, czyli dajecie sobie oczywiście tutaj, niech one tutaj na tym autofarmie sobie farmią, no jeśli nie macie autofarma, to akurat przypał dla was, ale dla mnie nie, idziecie po prostu sobie teraz otwierać te jajuszka, pieniążki, no może wam nie lecą, lecą wam rzeczy, chociaż nie, pieniążki wam też lecą, także myślę, że no czy ja je zdjąłem z autofarma, serio? Jesteśmy, dobra. Mamy te jajo przez godzinę. A weźmy sobie... naładowane jajo i co? 9000 kosztuje jedno. Czy charger z jajka działają na to? Nie mam pojęcia, czy na to działają charger z jajka. Ale co, widzowie, ja otwieram i próbuję coś fajnego może wydropić, może kawaii, może axolot, może ten owl kawaii i zobaczymy, co mi wydropi. Dam wam znać po skończonym openingu, co mi wyleciało. Okej, widzowie, także już jesteśmy po openingu, no i przesiedziałem się trochę, bo aż mnie tepło tutaj i odnowiły się wszystkie skrzynki. Jezu, myślałem, że to... Dawekła, Team Kaspe, pozdrawiam oczywiście Daweka, wbijcie na odcinek Daweka o godzinie 15 i napiszcie Kawior Król, a my sprawdzamy, co nam wyleciało, tylko odbierzemy sobie jeszcze nagrody, pum, piłka, toybal i pum, 8K, okej? Okay. I to nam wyleciało. Z naszego teamu najlepszego, no jak widać, w pierwszej stronie nic nie ma. Ale chcę zdjąć, żeby nie było widać, co jest dalej. Uwaga. Tak jak mówiłem, huge'a, żadnego nie wydropiliśmy. A to słabo, okej. Okay. Wydropiliśmy 4 kawaii dragony. Mamy 226 tych Chef Monkey w wersji Rainbow, mamy 32 cupcake'i w wersji Rainbow, mamy Shiny Golden cupcake'a, mamy Shiny Golden Chef Monkey'ego, mamy Bread Shiby w wersji Rainbow, mamy 96 Golden Unicornów, mamy 4 Butterfly Lamy, mamy 824 Golden Chef Monkey'ów, 3 Shiny cupcake'i i w sumie nic więcej. Także musielibyśmy sobie przejść, żeby niszczyć jeszcze jakiegoś boksa. Tylko tu w alejce drugiej nie będzie już jajka, bo ja to sprawdzałem. Także ja teraz, no nie wiem, przejdę sobie na alejkę czwartą, będę coś niszczył, a wam życzę powodzenia w niszczeniu alejek, dlatego że bardziej się opłaci niż otwieranie tamtego jajka, natomiast jest to, natomiast otwieranie tego jajka jest lepsze niż po prostu siedzenie tam, bo jest po prostu to łatwiejsze. Stwórzmy sobie jeszcze 6 jakichś owocków. Yo, poleciłem błyszczące pomarańcze, nice. I co? I ja się wam będę powoli żegnał, oglądajcie do końca, wbijcie na ten odcinek, to się wyświetla wam na kanale, wbijcie do Daweka, napiszcie Kawior Kozak, zostawcie łapkę, zostawcie suba, 25 łapek pod tym filmem, to jest kolejny odcinek z gry PC-Monitor99, bądź po prostu z Robloxa, ja już się z wami żegnał, tutaj był Kawior, i co, do zobaczenia w kolejnych filmach i cześć!